Jeszcze chwilkę, zaczynamy. Teraz włączyło się nagranie, więc możemy zacząć. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Z tej strony Monika Prus i Aneta Berta z Centrum Edukacji Obywatelskiej. W tle będzie z nami też niewidoczna Ania Wuls, ale Ania będzie nas wspierała na czacie. Pojawią się też na czacie linki. Także jest z nami w tle, proszę się nie zdziwić. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać o liderstwie wrażliwym na proces. Cieszymy się, że dołączyli Państwo do tego tematu dnia dzisiejszego, wieczornego. Obie z Anetą pracujemy w Centrum Edukacji Obywatelskiej w dziale aktywności społecznej i obywatelskiej i tutaj w naszej takiej grupie roboczej kilka miesięcy temu uknęliśmy taką publikację, która właśnie dotyczy procesu grupowego. I od tego momentu zaczęło się takie myślenie właśnie w naszym dziale o procesie grupowym i o tym, jak on może wspierać metody projektu i w ogóle projekt, działanie takie uczniów i uczennic projektowe. I dzisiaj właśnie chciałybyśmy z Anetą porozmawiać o jednym z aspektów tego procesu, a właściwie nawet nie tyle aspektów, co jakby ważnej osobie, która przewodzi procesowi grupowemu. I właśnie chciałyśmy się pochylić nad liderstwem, ale takim liderstwem, które właśnie będzie osadzone na procesie grupowym i będzie właśnie takie wrażliwe na ten proces. W grudniu było takie webinarium, które dotyczyło w ogóle przebiegu procesu grupowego i jak on wygląda, jak wyglądają fazy procesu i jak też można na różnych etapach procesu pracować z uczniami i uczennicami. Ponieważ każdy z tych etapów przebiega różnorodnie i jakby właśnie fajnie jest te fazy oddzielać i patrzeć, jakie są różne metody pracy na tych różnych etapach. No to tutaj wejdę Ci słowo, nie będziemy się tym razem w związku z tym zajmować już poszczególnymi fazami projektu grupowego i procesu grupowego tego, co się dzieje. Myślę, że za chwilkę na czacie pojawi się link do tamtego webinarium. Dzisiaj chciałobyśmy ten temat troszeczkę pogłębić, zająć się tym tematem od strony właśnie liderstwa, tym postacią lidera. Chcielibyśmy też się przyjrzeć, w jakie my role wchodzimy, kiedy jesteśmy liderem w grupie, jak się zachowujemy, co możemy zrobić dla siebie. No troszeczkę ten mit sobie zdekonstruujemy. Na tyle, na ile oczywiście pozwoli nam dzisiaj na to czas. Tak, i będziemy na to patrzyły z perspektywy lidera i takiego rozwoju też własnego, niezależnie od tego, na jakim etapie Państwo są doświadczeń liderskich, ponieważ jakby domyślam się, że macie za sobą wiele takich projektów, wiele działań z młodzieżą, z uczniami, z uczennicami, więc niezależnie od tego, na jakim etapie jesteście, fajnie przyglądać się właśnie sobie jako liderowi i tutaj właśnie pojawiło się teraz na prezentacji to, czym się dzisiaj zajmiemy, właśnie z perspektywy lidera, czyli nie będziemy patrzeć na jakieś takie konkretne metody pracy z uczniami, ale na swój rozwój. Także potraktujmy to spotkanie jako czas trochę dla siebie też. Tak, no my przyjęłyśmy taką formułę, że będziemy troszeczkę się odwoływać od swoich doświadczeń w pracy z młodzieżą. Zachęcamy też bardzo gorąco do pisania o swoich doświadczeniach na czacie. Zakładamy i no, mamy takie wewnętrzne przeświadczenie, że nasze doświadczenia nie muszą być tożsame z doświadczeniem Państwa, więc będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli Państwo też pogłębią temat o swoje opinie i to jak Państwo sobie radzili w różnych sytuacjach. Dokładnie. Więc zanim w ogóle przejdziemy do bycia liderem, to jeszcze chwilę o tym, może w ogóle czym jest proces grupowy i jak te fazy się od siebie różnią i
jakby czym się charakteryzują, ale ostrzegamy, to będzie bardzo krótko, dlatego że tak jak wspominałyśmy, wszystko to, co było w szerszym ujęciu, znajdziecie na tym poprzednim webinarium. To co, mamy 5 faz, tak, procesu. Ja powiem o tych pierwszych, a potem ty. Możemy tak zrobić? Dawaj. Dobra, to one jakby niezależnie od tego, w jakim momencie jesteście z pracy z grupą, czy to jest początek, czy to jest klasa, proces grupowy powstaje wtedy, kiedy jest właśnie jakaś grupa osób i zachodzą między nimi różne interakcje, ludzie się w określony sposób zachowują i możemy wyróżnić takich 5 charakterystycznych momentów, gdzie... I tutaj jest tak, że czasami jakby może zajść proces w procesie, czyli może na przykład grupa, nieco tutaj skomplikowałam teraz, ale może być tak, że może na przykład w ciągu jednego projektu zajść kilka takich procesów. Ale dla naszego takiego porządku tutaj, naszej wypowiedzi, załóżmy, że mamy właśnie te 5 i pierwsza to jest to coś, co się pojawia na początku, czyli formowanie grupy. Grupa się jeszcze nie zna, poznają się dopiero, pojawiają się jakieś pierwsze takie myślenie o tym, co ja tu robię, taka ciekawość, czasem niepewność, ale wszystkie takie uczucia, które są związane z pierwszym takim spotkaniem w grupie. I na razie jeszcze grupa zazwyczaj nie ujawnia w tej fazie takiego swojego prawdziwego oblicza, prawdziwych intencji i to się pojawia potem dopiero w drugiej fazie, która jest taka najbardziej burzliwa, czyli ścieranie się i tutaj lider ma najwięcej roboty, znaczy on ma tak naprawdę na każdym etapie dużo pracy, niemniej przyjmuje się, że jeżeli wyjdzie z tej fazy ścierania obronną ręką, jeżeli grupa przejdzie przez tą fazę, to później łatwo jest jej wejść w ten etap normowania, a następnie działania. Normowanie to jest ten moment, kiedy już wszyscy przestają się kłócić i zaczynają obowiązywać jakieś normy, zasady ustalone w grupie i to jest ten moment, w którym my też sprawdzamy, to co są dokładnie te zasady, o które nam chodziło i które my byśmy chcieli, żeby w grupie funkcjonowały. To jest ten czas też na sprawdzenie wartości, jakimi się kierujemy. Działanie to jest ten cudowny moment, w którym zaczynamy mieć nadzieję, że jednak uda nam się ten projekt skończyć. I mimo różnych tam wyboistych dróg, które po drodze się różne sytuacje dzieją, to powoli zmierzamy do końca i nawet udaje nam się ten projekt wykonać, aż następuje separacja, które jest bardzo ważnym momentem, który czasami pomijamy, często pomijamy, ja też często pomijałam, zupełnie niesłusznie, dlatego że to jest moment, w którym powinniśmy podsumować i zamknąć, tak żeby sobie też bezpiecznie z tego projektu wyjść i móc go zakończyć. O tym tutaj pewnie można mówić bardzo dużo, my też nie chcemy, bo mam świadomość, że część z Państwa na pewno doskonale ten temat zna, więc opowiemy sobie już troszeczkę o innym aspekcie tego, co może się w tych danych momentach, w danych sytuacjach zadziać. No tak, bo pojawiają się pewnego rodzaju trudności i dylematy, które mogą się pojawić na każdym etapie pracy w procesie grupowym, pracy w projekcie. Ja znam taki przypadek swój osobisty, kiedy kompletnie nie czuła na proces grupowy, kiedy jakby nie upewniłam się, że grupa jest, utożsamia się z celem, kiedy rozumie, do czego zmierza działanie, kiedy jakby zostały te normy ułożone. Na etapie takiego oporu, kiedy grupa bardzo straciła motywację, mocno odbierałam ten opór jako zachowanie wymierzone we mnie. I jakby to bardzo spowodowało to, że gdzieś moja pewność siebie jako liderki, no oczywiście spadła totalnie w dół i zastanawiałam się, co się dzieje, co z nimi jest nie tak, ale tak naprawdę to był szereg błędów, które gdzieś ja popełniłam na początku pracy z tą grupą i po prostu nie zadbałam o to, żeby na
etapie tego formowania na przykład dokładnie wyjaśnić uczestnikom cel, dokładnie ich poznać, ale też poznać ich w taki sposób bardziej, nie tylko przez różnego rodzaju lodołamacze. Ty bardzo lubisz lodołamacze, prawda? Uwielbiam lodołamacze, sarkazm, nienawidzę lodołamacze. Jeszcze jak muszę je robić. Opowiedz nam o tym. Tak, znaczy nie jest, to byłaby długa terapeutyczna rozmowa na temat tego, jak ja bardzo nienawidzę uczestniczyć w lodołamaczach wszelakich i najchętniej bym przyjechała na wszelkie szkolenia, kiedy już jest po. Natomiast z premedytacją i tak używam na młodzieży, bo oczywiście tych lodołamaczy mamy super dużo, tylko że one działają w pewnym stopniu i do pewnego momentu. Ten błąd, który mnie się zdarza, to jest błąd, który mi się wydaje, że skoro mam tyle super fajnych lodołamaczy, tyle super ćwiczeń, mam i takie kości do historii i różne, nie wiem, karty Dix, milion różnych ciekawych rzeczy i ćwiczeń, no tylko jakoś mi się w połowie tak projekt rozłazi, bo przecież to nie o tym. Więc tutaj z tymi lodołamaczami jest tak, że ja bym je z chęcią troszkę, no tak, im troszkę spuściła balonika ważności. One są super istotne oczywiście, ale są pewnym tylko etapem, a bardzo często, ponieważ to jest początek i my mamy jeszcze mnóstwo entuzjazmu zaczynając ten projekt, no to w ten początek, czyli w te lodołamacze, no tyle serca wkładamy, że już nam potem brakuje czasu i energii na całą resztę. Więc takie rzeczy też się zdarzają. Generalnie z dylematami lidera pewnie można opowiadać długo i namiętnie. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby móc sobie powiedzieć, że dylematy ma się zawsze, że jak jeden projekt uważamy, że nie był do końca taki, jakbyśmy chcieli, to nie znaczy, że kolejny będzie tak samo nieudany, ale też odwrotnie. Jeżeli zrobiliśmy jeden projekt, który jest po prostu super fantastyczny, to nie znaczy, że wszystkie takie będziemy już robić, no bo proces to proces i ludzie, z którymi pracujemy, to też jest osobna historia i dobrze dać sobie przyzwolenie na to, że te projekty wychodzą różnie. I nie zawsze nasze projekty są najbardziej fantastycznymi projektami, jakie my sobie wyobraziliśmy, że powinny być. I to też jest w porządku, powiedzmy sobie wprost. No właśnie, ale my sobie chyba przerzucimy slajd i powiemy troszkę więcej już w szczegółach. Tak, powiemy trochę więcej, bo to jest taki moment, w którym możemy odkryć jakby o czym dzisiaj będziemy mówić wreszcie po 15 minutach wstępu. Mianowicie to jest takie założenie, które uknuliśmy sobie właśnie, że w naszej grupie roboczej, że możemy traktować metodę projektu i projekt uczniowski jako sytuację, w której uczniowie nie tyle za cel stawiają sobie dojście do sukcesu, do tego naszego efektu projektu, ale biorą udział w jakiejś drodze, która ich prowadzi przez różne momenty, dzięki którym nabywają kompetencje społeczne, obywatelskie, przedsiębiorcze, przeróżne, uczenia się, przeróżne kompetencje. I tak naprawdę ważniejsza właśnie jest ta droga niż sam efekt tej drogi. I jakby to są podwaliny, takie założenia do tego, że gdzieś w tym wszystkim jest lider, który patrzy z boku i w zależności od tego, jak chce, czy chce się angażować, czy nie, właśnie ma taką empatyczną postawę na to, co się dzieje w grupie. I w różnych aspektach. I tutaj zaraz pokażemy Państwu kilka takich aspektów. No pierwsze z nich to w ogóle to jest ta świadomość, tak? Ja myślę, że tutaj to jest to ważne, że będąc liderem bardzo, czy liderką jakiegoś procesu i projektu, bardzo łatwo jest się nastawić na cel, bo cel jest mierzalny, bo cel jest łatwo pokazać, efekty tego projektu jest łatwo pokazać. Łatwo jest pokazać nas w tym projekcie, jak my świetnie poprowadziliśmy grupę i jacy my jesteśmy super i jesteśmy nauczycielami roku tego i kolejnych wszystkich następnych. Tylko jasne, to też jest ważne, natomiast chcemy zwrócić uwagę na coś, co wymaga pracy, która jest potem niewidoczna, bo pracy, która każe nam szukać celów w skromnym szukaniu plusów i mocnych stron poszczególnych członków grupy.
która widzi sukces w drobnych osiągnięciach uczniów i uczennic, a nie w spektakularnym zakończeniu projektu, które oczywiście jest ważne dla wszystkich i każdy chciałby, żeby taki projekt mu się świetnie zakończył, no ale ważniejsze chyba jest to, co osiągają i dokąd dochodzą powoli uczniowie i uczennice w projekcie, mając to, no właśnie, wrażliwość na to, co się dzieje z nimi przez cały czas i wrażliwość na siebie, o tym też będziemy mówić. I są pewne przejawy tej wrażliwości, tego, w jaki sposób możemy właśnie pracować z młodymi osobami. Teraz powiemy o tym, jakie są przejawy, które dotyczą grupy, ale w drugiej części naszego spotkania chciałybyśmy powiedzieć o tym, jak zadbać o siebie na poszczególnych etapach, po to, żeby właśnie przejść sobie przez tą sytuację, przez elementy procesu, nie tyle może gładko, bo to nie o to chodzi, ale żeby właśnie nabywać też dla siebie różnego rodzaju kompetencji, czy doświadczać różnego rodzaju sytuacji, które właśnie nas gdzieś też rozwijają. No właśnie, więc rozmawialiśmy długo w zespole roboczym na temat tego, czym jest liderstwo wrażliwe na proces. Mówiliśmy tutaj, no nie zrobimy tego Państwu i nie będziemy czytać Państwu prezentacji, więc chciałybyśmy tylko zaznaczyć na to, że to są takie czasami małe, niewidoczne rzeczy, które są bardzo istotne. Właśnie umiejętność zrobienia stop klatki, zatrzymania się i sprawdzenia, czy wszyscy mają dobre warunki do tego, żeby z sobą współpracować. Czy wiedzą, co mają robić, po co mają to robić i jak mają to robić i czy czują się z tym dobrze, znaczy czy to było im narzucone, czy to jest jakaś ich forma wyboru, że to robią. Jak my sobie radzimy z trudnościami, w związku z tym jak grupa też sobie radzi z trudnościami, na ile my umiemy oddzielić swoje emocje od tego, co się w ogóle dzieje w grupie. Tak jak ty mówiłaś wcześniej, że traktowałaś w pewnym momencie konflikt, jakieś tam elementy tego ścierania się w grupie jako coś, co jest wymierzone personalnie w ciebie. Myślę, że pewnie każdy z nas był w takim momencie, w którym wydawało mu się, że ja kontra grupa. I jak o siebie i jak o grupę zadbać, żeby móc właśnie te emocje gdzieś skanalizować, to też jest ważny temat, na który chciałybyśmy zwrócić uwagę. Ja jeszcze chciałam dodać do jednej rzeczy tutaj, bo tam było wcześniej napisane o fundamentach pracy. My sobie założyliśmy, że właśnie emocje, komunikacja i motywacja to są takie trzy filary, które gdzieś wspierają proces grupowy. Ale nie będę tego rozwijać, tylko zaproszę Państwa za tydzień, bo wtedy będzie też właśnie webinarium. Będzie dokładnie o tych trzech fundamentach. No i wydaje mi się, że warto, bo szczególnie jakby motywacja w projekcie to jest coś takiego, co jest bardzo właśnie płynne i że warto właśnie wiedzieć, jak to działa i w jaki sposób można tą motywację budować po prostu. Natomiast na samym początku, w momencie formowania się grupy, warto też dać sobie i grupie taką przestrzeń do powiedzenia, dlaczego i po co właściwie my w tym konkretnym projekcie jesteśmy. Czy to było dzieło przypadku, czy ktoś nam to narzucił, czy jest to coś, co nas rzeczywiście interesuje. Jakie korzyści z tego mamy? Jeżeli tymi korzyściami jest to, że ktoś może sobie zrobić projekt z osobą, którą bardzo lubi i tak naprawdę względy towarzyskie mu przeważają, to też jest w porządku. Jeżeli ja chcę po prostu mieć, nie wiem, jakiś dokument, który mi pomoże w dalszej karierze i stopniach nauczycielskich, to też jest w porządku. To znaczy nie musimy dorabiać nadmiernej ideologii do projektu, natomiast warto też oczywiście się zastanowić nad wartościami, czy to jest zgodne z naszymi wartościami i takimi wartościami, które chcemy swoim uczniom przekazać. Tak jak my też mamy tę przyjemność w Centrum Edukacji Obywatelskiej, że koordynujemy różne projekty uczniowskie, już nie jako liderki pracy z dziećmi czy z młodzieżą, ale patrząc na to, co oferują nasze programy,
możemy powiedzieć, o jakiej wartości i każdy z tych programów przemyca. Więc pewnie dobrze byłoby móc się zastanowić i dać też grupie taką przestrzeń na zastanowienie się, czy to, co będziemy robić, jest zgodne z tymi wartościami, które oni wyznają i czy wszyscy się czują z tym w porządku. To już wchodzisz na temat motywacji trochę. Przepraszam, wycofuję się. Nie, nie wycofuj się. Ale webinarium nie będzie ze mną, więc będzie z kimś, kto zna ten temat dużo głębiej i lepiej. Także zapraszamy, a teraz jeszcze wrócimy do tych naszych przejawów i jakby są takie rzeczy, które gdzieś się mocno wybijają w tych właśnie komponentach liderstwa wrażliwego na proces. I myślę, że to jest przede wszystkim takie dwie rzeczy chyba, tak? Nam się ostatnio mocno tak podświetliły, czyli to jest to, że dla każdego w grupie jest miejsce, niezależnie od tego, w jaki sposób przyjmuje dla siebie miejsce w grupie. No właśnie tutaj celowo staram się nie użyć słowa rola w grupie, bo za chwilę się spróbujemy trochę z tym rozprawić, właśnie z rolami grupowymi. Oraz to, że taki projekt jest zawsze możliwością do tego, żeby dawać możliwość rozwoju kompetencji liderskich u osób, które jakby w pierwszym takim naszym odczuciu nie przejawiają takich kompetencji, tak? No bo jakby kiedy patrzysz na takiego ucznia czy uczennicę, to bardzo szybko jakby można sobie pomyśleć, tak? Czy ona będzie w tym projekcie przewodziła, czy będzie bardziej gdzieś przywodził, czy będzie bardziej gdzieś z boku, czy jakby nadajemy jednak te role, tak już etykietki które no, my tu chcemy zaprosić do takiego podejścia, do takiego myślenia, żeby właśnie wystrzegać się tych ról, co jest bardzo trudne, bo kochamy role. Uwielbiam role. Bo one po prostu bardzo ułatwiają. Wiem, wtedy łatwo jest mi powiedzieć sobie, czego mogę się po kimś spodziewać. Że ten mi pociągnie projekt, ten zrobi wszystko na czas, tamten będzie się migał, ale w ostatniej chwili narysuje 4 plakaty i to też będzie w porządku. I wpycham niechcący w ludzi w miejsca, które być może oni w ogóle nie chcą być. To, że byli w poprzednim projekcie, tak się zachowywali, to nie znaczy, że muszą chcieć zachowywać się tak dalej. To jest po prostu wygodne dla mnie. Ale niekoniecznie, nawet jeżeli te osoby chcą dalej zachowywać tak, jak się zachowywały w poprzednich projektach, to też warto by się z nimi, dobrze byłoby usiąść z nimi i się zastanowić, czy to rzeczywiście jest dobre dla nich, czy to jest dla nich rozwojowe. Czy w pewnym momencie to, w jaki sposób oni, jakie strategie przyjmują w grupie, czy to są strategie dla nich bezpieczne, czy ich nie ograniczają. To jest chyba najprostsze, co można zrobić, kiedy zaczyna się po raz kolejny jakiś projekt, to powiedzieć sobie, no to Kasia mi to narysuje, Zuzia zawsze wszystko robiła, to ona na pewno pociągnie, no jak to Janku, ty nie będziesz? No przecież ty zawsze jesteś. I to jest tak wygodne i tak kuszące, że wszyscy się na tym łapiemy, w gruncie rzeczy ograniczając dzieci do naszych wyobrażeń i też nie zauważając całej masy ich predyspozycji, całej masy innych osób, które mogłyby to zrobić być może inaczej, ale wcale nie gorzej, a często lepiej. Tutaj no, też jest przy tym liderstwie i rolach w grupie jest kwestia w ogóle definicji tego, kim jest lider. No i o tym będziemy też sobie za chwileczkę jeszcze rozmawiać, ale czy rzeczywiście musimy być szybcy, głośni, zdecydowani i przebojowi i charyzmatyczni, żeby być dobrymi liderami? I też odwrotnie, czy takie dzieci w grupie to są to właśnie te dzieci, które powinny odnosić i mieć szansę na największy sukces, bo one oczywiście zabierają całe światło i nie widać całej masy innych dzieci, które w międzyczasie wykonują
często gigantyczną robotę. Mhm. Tak, i właśnie takie spojrzenie, bo my też, to jest właściwie, to jest bardzo właśnie, tak jak powiedziałaś, kuszące i takie naturalne, że gdzieś te role nadajemy. Poza tym na rynku jest bardzo dużo narzędzi, które mogą w tym nam pomóc. Oczywiście to nie jest tak, że my krytykujemy te narzędzia, bo one też gdzieś są ważne, jakby są ważnym też dorobkiem, czasami nawet naukowo jakby są badania, które tego dotyczą. Natomiast na przykład, nie wiem, taki najbardziej znany test to jest test Belbina, który jakby gdzieś pokazuje nam, tak, gdzie, jaką rolę, czy jesteśmy lokomotywą, czy jesteśmy właśnie liderem, czy gdzieś, czy nawet kozłem ofiarnym, tak? Różne są te role i czasami też za tymi rolami idą różne przykre konsekwencje. Więc my też jakby nie chcemy zachęcać do tego, żeby totalnie się odcinać od tych ról, szczególnie właśnie od tych, gdzie mogą dla uczniów czy uczennic oznaczać te przykre konsekwencje. Mam tu na myśli właśnie na przykład rolę kozła ofiarnego, która gdzieś bardzo często się pojawia i żeby wyjść z tej roli, to w zasadzie samemu takiemu młodemu człowiekowi jest trudno i czasami on po prostu też potrzebuje wsparcia. Ale tutaj ci wejdę w słowo, bo mi się wydaje, że te narzędzia, które są na rynku, one są bardzo cenne i ważne, tylko musimy pamiętać, żeby je traktować jako narzędzia i jako coś, co ma nam ułatwić pracę, ale z czujnością na to, co robimy i komu robimy. Tak. Mi się wydaje, że nie ma ról w grupie, które nie mają negatywnych konsekwencji, bo jeżeli oświetlam blaskiem chwały jedną osobę, która po prostu jest taka bardzo sceniczna i widoczna w grupie, to komuś to światło zabiera. I po prostu najzwyczajniej w świecie są dzieci, które nie zrobią niczego szybko, ich sukcesy będą niewielkie, ale czasami są okupione gigantyczną pracą, której my w ogóle nie zauważamy. I tutaj ten lider wrażliwy na proces to jest ten lider, który widzi wysiłek też, jaki jest wkładany, a nie tylko łatwość, z jaką niektórym przychodzi praca. Właśnie, no i jakby metodą na to, żeby wspierać właśnie osoby, które gdzieś nie przejawiają na początku tych predyspozycji, tutaj widzę, że się dzieje na czacie, ale już jest rozwiązana sprawa testu. I jest coś takiego, że zapomniałam, co chciałam powiedzieć, ale już chyba wiem, jeszcze nie wiem. Dać ci czas, czy bym przejąć pałeczkę? To przejmę pałeczkę, a ty sobie przypomnisz. Czat mnie tutaj wybił. Tak, to zaraz sobie przypomnę. No właśnie, każda osoba w grupie jest potrzebna, co jest powiedzenie sobie tego i zdjęcie z siebie tego ciężaru, że nasz efekt musi być najbardziej spektakularnym efektem, dzięki któremu dostaniemy wszystkie tytuły nauczycielskie, jakie są możliwe. Zdjęcie z siebie tego ciężaru pozwoli nam też na głębsze skupienie się na takich aspektach jak edukacja włączająca, gdzie po prostu potrafimy znaleźć przestrzeń dla każdego, żeby zaistniał na tyle, na ile jest w danym momencie w stanie. I wiem już, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tym, że zachęcić właśnie do tego, żeby wybierać liderów, żeby stwarzać takie sytuacje, gdzie każdy może spróbować siebie jako lider i każdy ma różny styl liderski, niekoniecznie właśnie to musi być taka osoba, gdzie, w której wszędzie jest pełno, chociaż to jest jakby dla nas najbardziej taki kierunek gdzieś, gdzie podążamy za taką osobą. Natomiast na przykład w naszych takich projektach samorządowych, gdzie wspieramy samorządy uczniowskie, my zachęcamy nauczycieli, wychowawców klas, żeby w przypadku samorządu klasowego, gdzie no wiadomo, że ci przedstawiciele samorządu to są właśnie tacy liderzy i jakby automatycznie gdzieś zgłaszają się osoby do tej funkcji, które są liderami, które przejawiają takie umiejętności czy kompetencje, to żeby na przykład wprowadzać taką rotacyjną funkcję, tak? Żeby każdy mógł raz w roku spróbować być przedstawicielem samorządu.
I jakby to jest takie dość wywrotowe myślenie, ale jednak, żeby to nie było na cały rok, tak jedno ciało, tak tylko po prostu, żeby każdy mógł siebie spróbować, swoich sił i zobaczyć też, co się wydarzy. Oczywiście za tym idzie cała w ogóle nasza koncepcja samorządności, czyli... Tak, jakby... no ale tak też mówiąc wprost, skoro cała Szwajcaria tak funkcjonuje i ma się nieźle w uproszczeniu, to projekt szkolny chyba też nie umrze. Tak, jeśli będą... Jeżeli będzie rotacyjność, jeżeli różne osoby będą zmieniały swoje grupy, swoje miejsca w grupie, oczywiście na tyle, na ile jest to dla nich bezpieczne, no ale to jest kwestia już tego, na ile my możemy i nie jesteśmy w stanie to poczucie bezpieczeństwa im zapewnić. I to, że nie jesteśmy w stanie im w danym momencie zapewnić na 100%, to też jest ok, o tym za chwilę będziemy mówić, bo to jest ważne, żeby nie brać na siebie pełni ciężaru odpowiedzialności za wszystko, co się dzieje. Mhm. Tak, czyli jeszcze tak już kończąc ten temat roli grupowej, to tak technicznie, czym ją zastąpić? Jakby, no bo wiadomo, tak, możemy sobie określać te role, natomiast jakby co robić z uczniami, żeby jakby gdzieś oni się osadzali? My tutaj wpadliśmy na taki pomysł, żeby bardziej... zachęcać do pracy z uczniami nad ich miejscem w grupie, tak? W zespole, czyli gdzie się czuję, gdzie jest to moje miejsce, nawet w publikacji, którą szykujemy dla Państwa, ona już jest w korekcie, także już niedługo. Mamy takie ćwiczenie, które pokazuje drzewo zespołu, czyli po prostu określamy siebie taką metaforą i sprawdzamy, czy to miejsce nam pasuje, czy ja chcę gdzieś przeskoczyć na inną gałąź jednak, czy ja chcę być gdzieś indziej, czy ja chcę być na dole, czy ja chcę być na górze, czy chcę jakby jaką widzę to swoje zadanie w grupie i to miejsce. I to powoduje, że bardziej patrzymy na to od strony nie tyle oceniania kogoś, tylko poprzez działanie, umiejętności takie, to co mogę zrobić, to co jakby mnie nie definiuje do końca. To też jest miejsce na danie sobie i grupie takiej przestrzeni do szczerego powiedzenia, w jakim stopniu mogę się zaangażować. Mnie się czasami zdarzały takie sytuacje, że w połowie projektu ktoś, kto zadeklarował, że zrobi całą masę rzeczy, nagle mówi: no ale nie, bo ja mam basen hiszpański, wyjeżdżam z tatą na tydzień, coś tam i w ogóle sorry. No więc oczywiście pierwsza myśl, jaka mi przychodziła do głowy, no to no co za nieodpowiedzialny młody człowiek, żeby nie nazwać tego dosadniej. Przychodziły mi do głowy inne słowa, ale mniej więcej tak to brzmiało oficjalnie. Ale to było w momencie, w którym ja na początku nie dałam im takiej możliwości szczerego powiedzenia, że wyjazd z tatą, że angielski, że spotkanie z dziewczyną też są super ważne i mój projekt może nie jest najważniejszą rzeczą w ich życiu. Więc pozwala nam to tak naprawdę uniknąć wielu kłopotów potem. Ale też takiej szczerości, kiedy się nie żeby praca się nie nawarstwiała, którą trzeba zrobić, tylko żeby ktoś bez stresu mógł powiedzieć: wiem już, że się nie wyrobię, mam 15 kartkówek, które zawaliłem i teraz muszę je ponadrabiać, zamiast się zajmować tym projektem. Czy możemy się zastanowić, co w grupie możemy zrobić, żeby zmienić podział obowiązków? Więc tak naprawdę tutaj dajemy sobie przestrzeń do szczerości i ona wbrew pozorom nie pozwala unikać obowiązków, tylko pozwala brać wspólną odpowiedzialność za to, co się dzieje i reagować szybciej na ewentualne problemy. Czyli tak podsumowując, to takie dwa aspekty nam się tutaj pojawiły i to też będzie tutaj chyba się wyświetli nam się na kolejnym slajdzie, czyli właśnie to... się trochę rozprawiłyśmy z tym mitem lidera, tak? Że on niekoniecznie musi być taki szalony, zarażać ideą. I my też nie musimy tacy być. Tak, i my też właśnie możemy być liderami różnymi,
różnie jakby tą przejawiać tą rolę. To jest jedna rzecz, no a druga rzecz to właśnie to, że nie zawsze warto jest postrzegać i nadawać te role w grupie. I też, no właśnie, wchodzenie też w takie role w grupie jest bardzo bezpieczne i jest tak bezpieczne, że się w pewnym momencie staje dla wielu osób pułapką, więc nawet jeżeli ktoś mówi, ale ja chcę być właśnie taki albo taka, to też dobrze z nim usiąść i się zastanowić, czy rzeczywiście w tym momencie to jest dla niego dobre, czy przypadkiem ta łatka mu się nie przykleja za bardzo, nawet jeżeli pozornie ta łatka jest pozytywna. Bo jak komuś przyczepimy, że on jest zawsze obowiązkowy i świetny, to coraz trudniej tej osobie jest odmawiać, zwłaszcza jak ma się 12, 14 czy 15 lat. A jak ma się 30, to różnie bywa, prawda? Więc o tym sobie rozmawiałyśmy. Widzę, że też w międzyczasie Ania wrzuca nasze projekty, do których jest rejestracja. Aniu, ja byłabym Ci też wdzięczna, jeżeli też byś wrzuciła do mojego ukochanego Poczytajmy, bo co, bo rusza i ja chcę po prostu mieć dużo szkół, więc zapraszam serdecznie. Nie będę sobie żałować. I do Młodych w Akcji, dzięki którym my w ogóle się dzisiaj spotykamy. Tak jest. No właśnie, jesteśmy liderami wrażliwymi na proces, grupa zaczyna nam się formować, zebraliśmy trochę osób, kilka przyszło, nad kilkoma się zastanawiamy, mamy cały segregator albo plik na komputerze icebreakerów i pudełeczko z naszymi kartami wszelakimi już czuwa. I co się dzieje? I teraz zrobimy takie zatrzymanie sytuacji, takie zamrożenie, bo nie pójdzie, możemy pójść w dwie strony. Albo możemy pójść w stronę pracy z uczniami, jak to robić i tak dalej, ale to nie dziś. Dzisiaj pójdziemy w stronę nas samych, czyli właśnie liderów. I zastanowimy się nad tym, jak my siebie możemy wspierać w tej roli, żeby nam było łatwiej, żebyśmy się rozwijali i żeby po prostu nasze liderstwo w tym procesie grupowym się rozwijało, jakby żebyśmy się czuli też dobrze w nim. I na każdym etapie przygotowałyśmy takie wskazówki czy różnego rodzaju pytania do refleksji, które warto sobie zadać i kiedy czujemy właśnie, że nadchodzi ten moment, ten etap procesu. I pierwszy z nich to jest ten pierwszy etap, tak? Czyli nasz etap formowania się. I tutaj są takie rzeczy, które dotyczą w ogóle takiego sprawdzenia, z czym zaczynam ten projekt. Jakie są dla mnie korzyści z tego, że chcę być w tym projekcie, że podejmuję to? No nie oszukujmy się, podejmowanie takich projektów w szkole często wiąże się z dużym nakładem pracy, wysiłku, różnego rodzaju dodatkowej papierologii. Jakby to własnych są, materiałów przynoszonych z domu. Tak, bardzo dużo rzeczy. Miliona rzeczy. To są zasoby, które my gdzieś do tego projektu dajemy i trzeba się właśnie zastanowić, z czym startujemy i też co my będziemy mieli dokładnie, jakby co my zyskamy z tego projektu, bo czasami te korzyści gdzieś się przejawiają, czy na przykład się wzmocni nasze nauczanie przedmiotowe, na przykład o nowe, nie wiem, metody, czy nowe narzędzia, tak, czy też jakby to będzie nasze działanie, które gdzieś wzmocni naszą rolę wychowawczą, tak, że na przykład wpiszemy ją też do swoich działań profilaktyczno-wychowawczych, czy też, no to są, to już na pewno czasami Państwo robimy wiedzą. Też jakieś projekty, bo po prostu uwielbiamy dany temat i chcemy się tym projektem podzielić. Mimo, że jest trudny, tak jak na przykład ten twój, bo wczoraj zrobiłyśmy z Anetą próbę i rozmawiałyśmy o różnych projektach i ty wtedy powiedziałaś o tym projekcie o Holokauście.
Znaczy, projekt sam o Holokauście nie był, natomiast zahaczał i my tutaj o tym rozmawiałyśmy pod kilkoma kątami, sobie oglądałyśmy ten projekt, bo rzeczywiście on jest jakiś taki, mimo że był wiele lat temu, ci młodzi ludzie, którzy go robili, już są dawno, mają dzieci, śluby brali. Straszna rzecz dla mnie, bo się czuję, że się starzeję, jak ich oglądam teraz. Natomiast rzeczywiście to był taki projekt, w którym dzięki temu, że on był zahaczał o bardzo trudny temat dzieciństwa w czasie Holokaustu, to konkretnego dzieciństwa konkretnej osoby, pozwolił nam na to, że my wcześniej usiedliśmy i przewidzieliśmy, zastanawialiśmy się, jakie emocje mogą się pojawić. Kiedy te emocje mogą się pojawić? Jak sobie z nimi poradzić? Jak je skanalizować? I myślę, że mimo, że to było bardzo, bardzo emocjonalne dla wszystkich, i dla nas, i dla młodych osób, to wielu kłopotów udało nam się uniknąć, wielu takich kłopotów w znaczeniu trudnych sytuacji do rozbrojenia. Właśnie dlatego, że my wcześniej to sobie przemyśleliśmy, przewidzieliśmy mniej więcej, kiedy te sytuacje się działy, my już mieliśmy jakieś strategie, lepsze lub gorsze, jak zareagować, ale już nie startowaliśmy z tego wysokiego C też naszych emocji. Więc to była jedna z takich ważniejszych lekcji, jakie wtedy wyniosłam. Myślę, że to było tak naprawdę sukces przypadkowy ze względu na ten temat, który po prostu uczulił nas bardziej na emocje. Natomiast to była też taka lekcja, którą myślę, że zastanawianie się nad tymi emocjami, co się może wydarzyć, też jest bardzo ważne. To, co nam się wtedy też udało jako sukces, to o tym rozmawiałyśmy, to, że my ten projekt wcześniej wymyśliliśmy, jaką ma mieć formę. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnych moich byłych uczniów i nigdy tego nie obejrzą, ale my wcześniej wymyśliliśmy coś, co ma być efektem projektu. No i oni potem byli do końca przekonani, że to oni wymyślili, i myślę, że teraz nadal są przekonani, że to oni wszystko wymyślili. Jasne, że tak. My to tylko przewidzieliśmy, że możecie to wymyślić. No właśnie, to na żadnym etapie, czy tworzenia tych poszczególnych rzeczy, czy potem, kiedy ten projekt był już gotowy, czy de facto dosyć spektakularnego sukcesu, jaki nam się udał, nie medialnie, ale osobiście i emocjonalnie, dla wszystkich uczestników, na każdym z tych etapów to był sukces uczniów i uczennic. To znaczy, strasznie nas kusiło, żeby nasze ego tutaj wyskoczyło, że to przecież my, wszystkie nagrody od Sendlerowej począwszy, powinny na nas spłynąć, i nie spłynęła żadna, bo to nie ma żadnego znaczenia, umówmy się. Natomiast spotykamy teraz dwudziestokilkoletnich ludzi, którzy ten moment w swoim życiu wspominają. I to nie znaczy, że nam się potem udało powielić specjalnie aż tak takie projekty, bo myślę, że też wszyscy wiemy, że jeżeli wkładamy bardzo dużo emocji i serca w jeden projekt, to nie znaczy, że w kolejnym roku czy w kolejnym semestrze mamy tyle samo siły i przestrzeni na to, żeby robić jeszcze raz tyle, co siebie dawać po prostu. No właśnie, czyli jakby znowu wracamy do tego punktu, w którym warto się zastanowić, co jest mi potrzebne, czy co, jakby, jakie mam korzyści, jak sobie wyobrażam, z jakimi zasobami startuję. I tutaj na kolejnym slajdzie mamy takie pytania, które, no, które po prostu jakoś fokusują się na tym właśnie wątku, żeby sobie sprawdzić, z czym wchodzę w projekt, zastanowić się, czy chcę samej ją realizować, czy wolę z kimś, i kto może mnie wesprzeć. Macie tutaj Państwo te pytania. I też ile ja mogę z siebie w danym projekcie dać? W jednym projekcie będę mogła i będę chciała dać siebie po prostu całym sercem wejść w to, a w innych projektach nie, i w porządku. Mhm. To znaczy, nie da się pracować cały czas na bardzo wysokich obrotach i na bardzo wysokich emocjach.
i na pełnym zaangażowaniu, bo wypalenie zawodowe puka do naszych drzwi natychmiast. Jeszcze czai za nimi. No właśnie, czyli mamy tutaj, grupa się formuje, my się zastanawiamy, tak, z czym my startujemy, ale teraz nas spotyka po prostu ta wielka faza, której się wszyscy boją i która jest najtrudniejsza dla mnie przynajmniej. Dla wszystkich. Dla wszyscy wszystkich. Się kłócą, nikt się nie... Połowa ma pretensje do nas. Tak, to można rzeczywiście tak, tak to... Tak to wygląda. I cóż, i ważne jest to, żeby potraktować ten moment jako naturalny etap, tak? Że to jest coś, co po prostu nas spotka prędzej czy później. I nawet bym się martwiła, gdyby nas nie spotkało, bo to znaczy, że grupa nie czuje się na tyle bezpiecznie, żeby ujawnić swoje strony, swoje myślenie, swoje intencje czy emocje, tak? Mhm. Czyli gdzieś to ścieranie się, ten opór, który właśnie może się przerodzić w jakiś opór, w konflikty, w różne zachowania, które mogą w nas budować jakiś dyskomfort też w pracy z tą grupą. Jeszcze wrócimy na chwilę później do tych trudności, takich konkretnych przejawów. Mhm. To może spowodować, że no, będziemy się czuć trochę niekomfortowo i stracimy troszeczkę też pewność siebie jako lider czy liderka. Tak, i myślę, że bardzo ważnym momentem jest to, żeby zanim się wszyscy pokłócą, ktoś wyjdzie trzecimi drzwiami, jak ktoś powie, że to wszystko przeze mnie, albo przez kogoś, nie wiem, jakiegoś innego ucznia czy uczennicę, który czegoś nie dopatrzył, żeby wiedzieć, że tak będzie. Czasami ten etap ścierania się wcale nie jest bardzo widoczny i bardzo spektakularny, no ale właśnie tutaj warto mieć tą czujność, jeżeli on w ogóle nie zachodzi. Znaczy, coś jest nie tak i gdzieś jest podstęp. Więc jeżeli nam uczniowie mówią, że to przez nas jest źle podzielone, zły harmonogram, Karol nie zrobił tego, co miał zrobić, a Justyna znowu się spóźniła, jeżeli to nie pada, to znaczy, że z jakiegoś powodu uczniowie nam tego nie mówią, chociaż prawdopodobnie to i tak się dzieje za naszymi plecami po prostu i że my jesteśmy wyłączeni z jakiegoś procesu. I w takim momencie też warto się zastanowić, co zrobić. No i to, co jest w tym momencie bardzo ważne, to jest to, że mamy różne możliwości, różne predyspozycje, różną wiedzę i nie musimy... umieć sobie zawsze w takiej sytuacji poradzić. Ja uwielbiam i pewnie Państwo też to doświadczyli tego nieraz, kiedy się wchodzi do pokoju nauczycielskiego, mówi się, no kompletnie sobie z tym nie radzę i wtedy co najmniej dwie osoby mówią, serio? U mnie działa. U mnie pracują jak złoto. I... Super, na pewno to nie jest prawda, albo jest to prawda tylko częściowa, natomiast my zostajemy trochę jak Himmelsbach z angielskim, fajnie, że zaczęliśmy temat, ale nie mamy odzewu, więc ważne jest to, żeby mimo lęku, że właśnie usłyszymy, dziwne u mnie działa, znaleźć sojuszników i pozwolić sobie na to, żeby znaleźć sojuszników, znaleźć, nie wiem, czy pedagoga szkolnego, czy nauczyciela lub nauczycielkę, która z daną grupą już miała doświadczenie, czy jeżeli jest psycholog szkolny, przegadać sytuację z nim. Nie ma, bez względu na to, jak nasi koledzy i nasze koleżanki się kreują, nie ma nauczyciela, któremu działają wszystkie projekty i u których jest zawsze idzie wszystko jak złoto. Ale to jest oczywiście już kwestia tego, na ile my możemy sobie pozwolić na szczerość w pokoju nauczycielskim, bo już pracujemy w różnych środowiskach i one nie zawsze są dla nas bezpieczne. Natomiast na tyle, na ile możemy, szukamy tych sojuszników. Zawsze się znajdzie ktoś, kto może nam pomóc, przegadać daną sytuację, zastanowić się dlaczego. I nie musimy mieć kompetencji psychologa, psychiatry, pedagoga, wychowawcy, matki i ojca w jednym, no bo umówmy się, nie jesteśmy cyborgami i w ogóle nie musimy mieć takich kompetencji, tak? Nie. To nie jest nasza też do końca rola. No właśnie. I na tym etapie też warto się przyjrzeć sobie, jak ja sobie radzę w takich trudnych sytuacjach, co one powodują u mnie i tutaj też w tych naszych pytaniach do refleksji
będzie trochę o tym, żeby przyjrzeć się sobie właśnie jak, jakby jak ja się czuję w sytuacjach konfliktowych, w jaki sposób reaguję, co one powodują we mnie, co robię, gdy pojawia się opór, tak? Co robię, gdy gdzieś pojawiają się trudne zachowania moich uczniów i uczennic, czy grupy, jakby co w takiej sytuacji, jak ja się po prostu czuję. Bo przypominamy, że właśnie to liderstwo wrażliwe to jest też liderstwo wrażliwe na siebie, tak? Że jakby zaczynam od siebie i dopiero wtedy jakby przenoszę to, na, tą swoją wrażliwość na pracę z grupą. Więc szczególnie na tym etapie warto się o siebie po prostu zatroszczyć i dać sobie też takie przyzwolenie na to, że grupie jest trudno, ale mi też może być trudno. To jest ten etap, w którym na przykład, no nie jedna, bo takich sytuacji było dużo, ale z dużą czułością wspominam jedną z moich koleżanek, która za każdym razem przy etapie ścierania się grupy, ponieważ była osobą po prostu bardzo delikatną i wrażliwą, przychodziła, płakała, że się nie nadaje, że robi źle, że ktoś inny powinien prowadzić ten projekt. Za każdym razem, a obserwowałam, pracowałyśmy razem przez 10 lat, uczniowie kochali ją na koniec projektu jak własną matkę, wracali, po roku się dobijali, żeby znowu z nią mieć projekt i jej projekty kończyły się cudownie. Ten moment kruchości mamy mniejszy lub większy. Ale mamy i fajnie, dobrze byłoby pamiętać o tym, że to nie jest kwestia tego, że jest to wymierzone coś w nas, że to my robimy coś źle. Czasami, jasne, czasami coś robimy nie tak, ale to są błędy, które my jesteśmy w stanie, to są mechanizmy, które możemy użyć i błędy, które możemy łatwo naprawić. Natomiast czy jesteśmy silni i idziemy jak taran, czy jesteśmy... czy mamy jakąś kruchą naturę, to nie zmienia faktu, że my możemy sobie z tym projektem doskonale i z każdym innym doskonale poradzić i że ten etap ścierania się nie jest naszym błędem. Absolutnie. Dokładnie. I dobra wiadomość jest taka, że jak przetrwamy ten etap, to już właściwie przetrwamy wszystko w projekcie. Jest prawie 18, więc mogę powiedzieć, że po pracy można pić wino w umiarkowanych ilościach, to pomaga. Także jakby jeżeli ten etap przejdziemy, to w zasadzie jest to moment, w którym możemy właśnie odetchnąć z ulgą. Kiedy możemy powiedzieć sobie, możemy jakby przejść już do tego naszego działania, zanim jeszcze do tego, to jeszcze sprawdzimy sobie to, w jaki sposób te nasze normy i zasady grupy gdzieś się nie pozmieniały i to też jest taki moment, kiedy uczniowie potrzebują właśnie takiego sprawdzenia, zatrzymania się, tak? Bo już jesteśmy po tym burzliwym okresie, więc warto się zatrzymać i po prostu sobie z grupą to przeanalizować, ale też to jest taki moment, kiedy my też możemy jakby zobaczyć, czy nasze cele się nie zmieniły, czy jakby czy to, w jaki sposób my zakontraktowaliśmy rzeczy z grupą, czy to jest aktualne po tym wszystkim, co doświadczyliśmy. Bo na pewno grupa jest bardziej zbudowana, jeżeli dobrze wyszła z tego doświadczenia ścierania się, na pewno ma w sobie więcej motywacji, na pewno jest jakby tak gotowa do tego, żeby działać i te przejawy właśnie takiej dobrej energii możemy jakby oczywiście od razu przenieść w działanie, ale też warto się zatrzymać i jakby sobie zobaczyć, czy różne rzeczy się, może trzeba je uaktualnić, czy może cele projektu się zmieniły, czy cele w ogóle bycia w grupie. No i tutaj, czy chcemy, czy nie chcemy, przekazujemy uczniom jakieś wartości, mniej lub bardziej świadomie. Więc dobrze jest się zastanowić, czy to rzeczywiście jest to, co się teraz dzieje w grupie, to są te wartości, które chcemy przekazać, na które chcemy położyć nacisk. To nie muszą być wartości bardzo spektakularne, idące gdzieś tam z gruntu naszej własnej osobistej moralności. Mówię też o wartościach takich, które gdzieś są potrzebne w procesie nauczania, też pracy zespołowej i każdej innej, tak? Po prostu dobrze jest sobie dać to miejsce, ten moment na zastanowienie się, czy rzeczywiście
mamy szansę jakoś te wartości tutaj podbić i przekazać. Mhm. Okej, okay. I tutaj też mamy taką propozycję pytań, to możesz przejść do następnego slajdu. Mamy takie pytania, które dotyczą właśnie też to, w jaki sposób ja chcę pracować już z grupą po tym, jak pył opadnie, kurz opadnie, czy na ile chcę im dawać odpowiedzialność, na ile jakby jak chcę ich motywować. To jest taki moment oddechu też, żeby sobie przeanalizować swoje metody pracy z grupą i zobaczyć, co na nich działa, co nie. I już się trochę poznaliśmy, znamy, jakby wszystkie karty zostały już w tym momencie, prawie wszystkie karty na ogół zostały już odkryte, więc jakby dobry moment na to, żeby sobie pewne rzeczy przemyśleć i jeszcze raz przeanalizować. Gdyby to był western, to już wszystkie trupy zostały wyniesione. Tak, tak. Konie przestały biegać w te jak oszalały, a my siedzimy, mamy piękny widok na góry i możemy się zastanowić, jak teraz skończyć i rozwiązać wszystkie wątki w fabule. Więc tutaj to jest wdzięczny moment tak naprawdę, bo on daje nam oddech i nie jest na ogół zbyt długi, bo za chwilę rzucamy się w wir działań i zaczynamy mieć nadzieję właśnie, że ten projekt jednak skończymy. Tak, że jakby mamy też nasz harmonogram projektowy, mamy różne momenty projektu, zresztą jakby metoda projektu, często te fazy metody czasami nam się pokrywają z procesem, tak? I to też możemy wyczuć już jak w miarę doświadczenia, jak to doświadczenie gdzieś sobie zbudujemy, to gdzieś one są ze sobą tożsame i możemy sobie też po prostu wyczuć te momenty, no szczególnie ten początkowy etap, czyli formowania się grupy, no i ten ostatni, no to tak już bardzo dobitnie jakby się ze sobą łączą, ale też na ogół właśnie, gdy na początku wszyscy są tacy hura, super, realizujemy projekt i potem właśnie gdzieś trzeba rozdzielać zadania, ustalać cele i tak dalej, więc zaczynają się właśnie te momenty ścierania, i jakby po pewnym czasie można przewidzieć, w którym momencie co nas spotka. To chciałam powiedzieć. Tak, zostajemy się takimi jodami. Tak, mamy 900 lat i wiemy generalnie, co się wydarzy i kiedy się wydarzy. I tutaj zaczynamy też się zastanawiać, na ile, jak bardzo ten efekt naszego działania musi być spektakularny, czy on musi być zrobiony na 100%. Okazuje się, że właśnie są rzeczy, które nam nie wychodzą, z czymś się nie wyrobimy. Coś przeszacowaliśmy, ktoś czegoś nie zrobił. 4 osoby właśnie postanowiły zmienić koncepcję i nie uzgadniając tego zresztą grupy, zmieniły. W porządku. To oczywiście trzeba to rozegrać jeszcze i zastanowić się, co z tym zrobić. No ale my zastanowimy się i uruchomimy wszystkie nasze kompetencje, jakie akurat mamy i jakoś tę sytuację rozbroimy. Ale ważne jest to, że zastanowimy się i sami, i z grupą, czy to, co robimy, jeżeli zrobimy na 80%, na 70%, na 40%, czy to jest porażka, czy to jest sukces. I czy liczy się, i właśnie tutaj cały czas ten, czy liczy się sam efekt końcowy, czy to, że człowiek, który do tej pory był kompletnie poza grupą i nie wchodził w relacje z innymi uczniami czy uczennicami, nagle robi coś z innymi. No za to nam medalu nie dadzą, ale jemu można by, tak? Chociaż niewerbalnie jakoś pokazać, że wykonał właśnie gigantyczną robotę. I że nam się udało, grupie udało się zrobić coś takiego, że on miał możliwość w ogóle. Więc tutaj musimy sobie jeszcze raz usiąść i pomyśleć sobie na tym etapie działania, co nas czeka na końcu, to znaczy jaki proces, co jest efektem, który nas zadowala. I tak trochę z czułością do tego podejść, że 100% to nie jest jedyna odpowiedź. Tak, i jeszcze bym chyba dodała do tego to, żeby popatrzeć właśnie jak ja oddaję to trochę to, co ty powiedziałaś, tą inicjatywę uczniów, w jaki sposób oni gdzieś mają tą przestrzeń, gdzie mogą się realizować i
I właśnie niedawno rozmawiałam z jedną z nauczycielek właśnie z naszego programu Młodzi w Akcji, która ma ze sobą multum projektów i rozmawiałyśmy na temat trudności w projektach, bo częścią też publikacji naszej, tej, której tutaj kusimy cały czas, to jest taki rozdział właśnie dotyczący trudności. I ona tam w takiej naszej właśnie rozmowie okazało się, że w sytuacji edukacji zdalnej, gdzie jakby no wszystko się wywróciło i też ciężko jest prowadzić projekty, to znaczy my jakby widzimy, że jest to super potrzebne i że to też bardzo buduje relacje między uczniami, co też jest jakby takim ważnym aspektem, co też pokazują wszelkiego rodzaju teraz takie podejścia też takie badawcze, że właśnie te relacje w edukacji zdalnej są niezmiernie ważne. I ta grupa, która miała już ze sobą parę projektów, ale byli też nowi uczniowie, jakby super się odnalazła w tej sytuacji edukacji zdalnej, w momencie, kiedy nauczycielka okazało się, że nie ma kompetencji takich, które oni już mają jakby tak sami w sobie, tak? No bo oni bardzo dużo załatwili od strony komunikacji, oni sobie to szybciutko ogarnęli, wymyślili inne narzędzia, które podsumują projekt, bo akurat byli w takiej fazie już kończenia projektu, też podsumowania, więc super pokazali to, co dokonali w inny sposób zupełnie, niż sobie zaplanowali. I jeszcze dodatkowo nabyli też nowych kompetencji, bo zaczęli się interesować nowymi narzędziami, szukali nowych rozwiązań, więc ta nauczycielka się absolutnie z tego wycofała i dała tą przestrzeń do tego, żeby ludzie przejęli inicjatywę i w ten sposób to jakby bardzo mocno zagrało. I tutaj z pozoru to wyzwanie edukacji zdalnej stało się też szansą na to, żeby uczniowie nabyli właśnie tych dodatkowych kompetencji. I ogólnie też projekty w edukacji zdalnej też są możliwe do realizacji i również mamy przykłady tego, jak samorządy uczniowskie działają, jak właśnie projekty, metoda projektu też jest taką fajną metodą, która też nawet w tej sytuacji takiej trudnej, którą jest edukacja zdalna, może wspierać też wychowawców. Ja koordynuję bardzo trudny, jeżeli chodzi o edukację zdalną, program, czyli w programie Poczytajmy jest wieloletnia, 20-letnia formuła, w której starsze grupy chodzą do młodszych grup i prowadzą zajęcia. No i w edukacji zdalnej w pewnym momencie, kiedy w marcu zaczęła się pandemia, pierwszą naszą myślą było to, że to w ogóle nie jest możliwe. No bo nie mają jak się spotkać, nikt nie chodzi do szkoły, grupy nie mogą się mieszać, w ogóle projekt leży. To, co my dostaliśmy od uczniów i nauczycieli, to nie tylko dowód na to, że można, ale też w życiu byśmy nie wymyślili tutaj gdzieś z poziomu biura, jak można sobie poradzić. I edukacja zdalna akurat, mam szczerą nadzieję, że część elementów edukacji zdalnej, które teraz się pojawiły, to gdzie już możemy zobaczyć też pozytywy po tym pierwszym przerażeniu, że część zachowamy, dlatego że udało się, myślę, w wielu momentach odpuścić swoją potrzebę kontroli. I dać rzeczywiście pałeczkę osobom, które na przykład cyfrowo się lepiej realizują i ogarniają niż my. I robią to świetnie, i robią to sprawnie. I czasami uruchamiały się osoby, uczniowie czy uczennice, którzy do tej pory byli zupełnie wycofani. I nagle się okazywało, że potrafią robić fantastyczne rzeczy i je robią i wchodzą w rolę tych liderów swoich grup. Więc to też jest taki moment do zastanowienia się, co możemy z tego wziąć. I ten efekt działania to jest właśnie efekt, w którym my musimy troszeczkę odpuścić kontrolę, nie mówić im, co mają robić. Oni dojdą do tego, co mają robić. Jak nie dojdą, no to musimy pokombinować, żeby doszli. Ale generalnie nie musimy im wszystkiego narzucać i nie musimy brać odpowiedzialności, podpisywać własną krwią każdego ich działania, no bo się wykrwawimy, a nic z tego nie będzie.
Tak. To jest mój przełącznik. I dawać sobie też właśnie przyzwolenie na to, że nie wszystko musi iść tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Jest jeszcze ostatni etap separacji, który jakby on się mocno wiąże z zakończeniem projektu, z podsumowaniem i oczywiście wszędzie my mówimy i w metodzie projektu to jest, żeby gdzieś to podsumowanie wybrzmiało i żeby to robić, niezależnie od tego, czy był sukces projektu, czy go nie było, jakby moment separacji i tak się zadzieje. Bez względu na to, czy my zrobimy podsumowanie w projekcie, czy nie, grupa, która przestaje ze sobą pracować, po prostu jakby te emocje związane z tym momentem separacji i tak się ujawnią. I też tutaj jest potrzebna taka wrażliwość na ten czas taki z naszymi uczniami. No ale też... nasze dzisiejsze spotkanie służy temu, żeby jakby sobie jakby popatrzeć też na siebie i znowu wrócić być może do tego początkowego etapu i zobaczyć, czy te korzyści, które sobie gdzieś tam założyłam, czy one rzeczywiście zostały, czy je zdobyłam, oraz czy na przykład, no jakby jak to doświadczenie mi pomogło, czy jak się czuję po tym doświadczeniu, jak ta droga wyglądała. I to jest z pozoru taki moment, na który wszyscy machają ręką, bo jest mało czasu, bo już dobra, już jest albo się udało, albo się nie udało, ale to jest też taki czas, kiedy my podejmujemy decyzję, na przykład, czy chcemy działać dalej w tej grupie, czy grupa się rozpada i co się dzieje. No dzieje się nowy proces grupowy, tak? Natomiast to, w jaki sposób gdzieś my sami też jako liderzy wychodzimy z tego procesu, też jest bardzo ważne i taka uważność na siebie na tych etapach, na tym etapie, jakby też tutaj jest bardzo potrzebna. Ja myślę, że najgorszą rzeczą, jaką ja sobie zrobiłam, to koniec projektu w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli zróbmy spektakularną prezentację projektu w dniu zakończenia. No i jasne, ale etap separacji nie następuje, znaczy następuje brutalne przecięcie nożem bez podsumowania, bez zastanowienia się, co, bo nie ma na to po prostu czasu, najzwyczajniej w świecie. Więc fajnie, dobrze jest jednak zastanowić się, kiedy my możemy na spokojnie jeszcze usiąść, nawet na chwilkę, ale przegadać i zamknąć ten temat, też żeby te korzyści, które się zadziały, wybrzmiały, ale rzeczy, których na które warto zwrócić uwagę przy kolejnych projektach, czy w pracy w grupach, też wybrzmiały, no bo o to wszystko chodzi, żeby te kolejne projekty były inne, lepsze, sprawniejsze i z naszego punktu widzenia i dla uczniów. Tak. Bo też... też to jest taki moment, kiedy możemy sobie po prostu pogratulować i powiedzieć sobie, że no, dużą pracę zrobiliśmy i że jakby docenić siebie też za to, co się wydarzyło. Tak. Więc nie tylko uczniom, nie tylko świętujemy sukcesu dla uczniów i z nimi, ale też doceniamy siebie w tym doświadczeniu. To jest przestrzeń na nasze ego też. Mówmy tak, się, je też trzeba bardzo mocno pogłaskać, bo wykonaliśmy gigantyczną robotę. Tak. I jeżeli dotarliśmy do tego miejsca, to po prostu rada jest tylko jedna, żeby nie przestawać i wchodzić w następne procesy grupowe. I znaczy w to i tak się jakby z tym i tak się spotkamy, niezależnie od tego, czy realizujemy projekt, czy nie, ale bo pewnie w klasie to cały czas się dzieje. Natomiast jakby tutaj mamy dzięki metodzie projektu, to mamy taki rzeczywiście coś gdzieś jakiś koniec, tak? Bo na przykład pracujemy międzyklasowo z różnymi uczniami, tak? I rzeczywiście gdzieś ten moment separacji wybrzmiewa i sobie też należy dać słowa uznania, żeby jakby też zobaczyć, co się wydarzyło dla mnie. To też pozwala przy każdym kolejnym projekcie zauważyć, jak my zmieniamy swoje strategie, jak ewoluują nasze umiejętności, jak porzucamy jedne schematy zachowań na rzecz innych, które być może dla nas są lepsze, czy lepiej nam działają.
bo nie ma jednego dobrego schematu zachowań i nie ma jednego dobrego rozwiązania. Dostosowujemy to zawsze i tak do swoich predyspozycji czy temperamentu, tego tak. Jacy jesteśmy i ile możemy w danym momencie siebie dać. I czujność na to po prostu i takie też przyzwolenie na to jest bardzo ważne, żeby się nie spalić i nie, no nie wypalić zbyt wcześnie. Ja tutaj zerkam, widzę, że Ania wrzuciła na czat zaświadczenia, czy to znaczy, że już pomału rozumiem... Aniu! Kończymy nasze spotkanie. Ale jak? My jeszcze mamy tutaj, zobacz, jeszcze mamy całą prezentację trochę. O trudnych zachowaniach. Tak, tak, jeszcze nie, trochę. Tak naprawdę dobrze, powolutku kończymy, ale, ale mamy jeszcze te parę... Ależ skąd? Zdaję czas na pobranie zaświadczeń. Dobrze, proszę pobierać sobie zaświadczenia spokojnie. Natomiast my tutaj mamy tą zapowiedzianą chwilę na to, co się najczęściej zdarza. Tak. I najczęściej to się zdarza oczywiście w tej fazie ścierania się, ale nie tylko. I też jeżeli chcemy być jakby tak świadomie podejść do tej roli lidera wrażliwego na proces, to trzeba mieć jakby świadomość tego, że te trudne sytuacje, które gdzieś cały czas nas mogą spotykać, można nawet precyzyjnie określić do takich prostych przejawów zachowań grupy, z którymi się możemy spotkać. I jeżeli chcemy mówić o swoim liderstwie wrażliwym, to też warto jest się spotkać ze sobą i po prostu zobaczyć, w jaki sposób ja reaguję, czy co mi robią takie sytuacje. Bo to mogą być niefajne, też niekomfortowe dla mnie sytuacje. Dla mnie najbardziej niekomfortową sytuacją jest sytuacja, w której występuję jako one-man show. Znaczy ja mówię, zadaję pytania, odpowiadam na te pytania i mam przed sobą ścianę twarzy, które nie wyrażają zupełnie nic. To jest sytuacja, w której ja mam natychmiast ochotę uciec z krzykiem i uruchamiają się różne we mnie emocje. Click meetingi, w związku z czym webinary są super bezpieczne, zawsze mam tą ścianę, ale się nie boję. Ale w każdym razie... Ale Państwo jeszcze tutaj widzą, ja wiem, nie uciekli. To mnie pocieszy. No tak, ale to jest... Każdy z nas ma pewnie taką sytuację, która jest szczególnie dla nas trudna. I te sytuacje się pojawiają. Uczniowie sobie coś szepczą i nam się wydaje, że szepczą o nas. Albo szepczą o nas. Jasne, no a o kim mają? W końcu my jesteśmy najwdzięczniejszym tematem do obgadania. Albo właśnie jakiś, wiadomo, że jest jakiś problem, ale nikt nie mówi, tak? Mam tego przysłowiowego słonia w pokoju. Mamy jakieś... bierną agresję wśród uczniów, czy takie bierność zupełnie, ja mówię, oni robią, ale mam poczucie jałowości całej tej sytuacji. To się zdarza. I w pracy z klasą, i w pracy w projekcie, i w każdym procesie grupowym. I tutaj to, co możemy sobie zrobić, to się po prostu na spokojnie zastanowić, jak my na to reagujemy. Może jak bardzo chcemy, to nawet zapytać się, dlaczego my tak na to reagujemy? Co nam to takiego robi, ale też co możemy z taką sytuacją zrobić. I jeżeli wymyślimy jakąś super sytuację i super rozwiązanie, a ono nie zadziała, no jasne, to też się zdarza. I być może będzie trzeba próbować 10 różnych sposobów, zanim coś zadziała. Nie jest łatwo czasami, po prostu. Mhm. Ale to też jest proces zupełnie naturalny. I mówienie o tym też w pokoju nauczycielskim, czy w jakimkolwiek innym, że tak się dzieje, jeżeli ktoś z Państwa kolegów lub koleżanek mówi, że u nich na pewno się tak nie dzieje. No tak, no fantastyka naukowa. Okej, dzieje się na pewno u nich, tylko po prostu gdzieś tam albo mają swoje strategie już wypracowane i nie zwracają tak bardzo na to uwagi. I to jest super, albo po prostu bezpieczne dla nich jest w tym momencie nie zauważyć tych sytuacji. No i to jest jakaś ich sprawa, natomiast my sobie przepracowujemy już właśnie ten temat, żeby dla nas on też był oswojony.
Tak, no bo jakby w tym naszym podejściu dzisiejszym, na potrzeby naszego webinarium, to w zasadzie ważne jest to zauważenie tego, co ze mną robi ta dana sytuacja, niż jakby w tym momencie najfajniej by było pewnie, że gdybyśmy podały tutaj Państwu recepty, co robić, gdy uczniowie robią te różne rzeczy, o których tutaj wyłuszczyłyśmy na slajdzie. Niemniej, ale nie ma ich. Ale po prostu ich nie ma. To znaczy, to są oczywiście różne rzeczy, które jakby się zadziewają w szkole, tak, i jakby wszystkie dzieci są tam w procesie oczywiście wychowania i tak dalej. Natomiast tak naprawdę nie ma takiej jednej recepty, która nam powie, w jaki sposób możemy szybko zareagować, żeby gdzieś te wszystkie sytuacje wyeliminować. Ale jest recepta na to, żeby po prostu samemu czuć się z tym dobrze. Znaczy po prostu mieć tego świadomość i no i to, co powiedziałyśmy wcześniej, po prostu próbować też dostrzegać te momenty, mimo że one są niewygodne i trudne. I gdybyśmy na przykład teraz tutaj byli w jakiejś takiej warsztatowej sytuacji, to pewnie udałoby nam się nawet wypracować takie rozwiązania, bo każdy z Państwa gdzieś takie swoje metody ma, więc na pewno poszłyby tutaj w ruch markery i różne rzeczy, które by nam pomogły w tym. Natomiast no, nie ma takiej jednej recepty. One, te metody, znaczy te sytuacje trudne na pewno się zdarzą w projekcie i po prostu warto sobie zobaczyć nawet w takiej skali 10-stopniowej, jak bardzo to jest dla mnie trudne też. Taka autodiagnoza, tak? Jak bardzo to jest dla mnie niewygodne, jak bardzo wzbudza to we mnie dyskomfort, w zależności od tego, czy to jest wszyscy uczniowie, czy to jest jedna osoba, czy to jest ta konkretna osoba, bo to są też różne aspekty tej sytuacji. Czy tak się dzieje w zetknięciu gdzieś tam w interakcji ze mną, czy to jest jakiś problem, który grupa w ogóle przejawia, bo zdarza się tak, że czasami, że ta interakcja, gdzieś tam coś takiego się zadziało w komunikacji z nami, że akurat grupa przy nas tak reaguje. No okej, no po prostu jest to sytuacja do rozwiązania, tak po prostu bywa. To jest też ten moment, w którym jeżeli te trudności się pojawiają, przypominamy sobie, że nie pracujemy sami, że wokół nas jest cała masa innych osób, które zdarzają się z dokładnie takimi samymi problemami i mają właśnie swoje wypracowane strategie. Może one zadziałają, jeżeli się z nami nimi podzielą, że w szkole jest prawdopodobnie szkolny psycholog, jest wychowawca lub wychowawczyni, jest pedagog. I że to też są sytuacje, o których należy i można rozmawiać. I to nie jest kwestia tego, że my jesteśmy złymi nauczycielami, beznadziejnymi liderami i że właśnie coś zrobiliśmy zupełnie źle. A jeżeli nawet popełniliśmy błąd, no a mam nadzieję, że nie jesteśmy cyborgami i że mamy prawo popełniać błędy. Tak jest. I w tej naszej publikacji znajdziecie, jak już będzie gotowa, na pewno będziemy ją promować bardzo szeroko i mam nadzieję, że trafi także do Państwa, takie po prostu narzędzia autodiagnozy tego, jak w jaki sposób sobie sprawdzać, tak, na ile gdzieś te rzeczy właśnie są dla mnie ważne czy trudne. I do tego też zachęcamy uczniów, bo tutaj ja wiem, że my się skupiamy dzisiaj mocno na roli lidera jako nauczyciela, ale też całą masę czasu poświęciliśmy na to, żeby popatrzeć na to, jak uczniowie się odnajdują także w roli lidera i także w tym całym procesie, tak? I jak, tak, mogą, jak mogą pracować. No, powstała powstaje już teraz tej, powiedzmy, postprodukcji cała publikacja dla uczniów i uczennic, z którą mogą pracować sami, żeby właśnie zobaczyć siebie w projekcie, w procesie nauczania, jak oni reagują, jak chcieliby i żeby móc świadomie do tego podejść, ale też te ćwiczenia są skonstruowane w taki sposób, żeby nauczyciele też mogli wziąć to jako propozycję dla swoich uczniów, niekoniecznie narzuconą, ale też taką, gdzie jest to jakiś punkt wyjścia do rozmowy
na temat tego, dlaczego tu jesteśmy, po co to robimy i co chcemy osiągnąć. Więc ta publikacja po prostu się pojawi. Na razie po prostu możemy zasygnalizować, ale też taką zasygnalizować przestrzeń, że jeżeli my się zmagamy z jakimiś trudnościami i emocjami wszelakimi, oni tak samo i tak samo mają podobne pytania, mniej lub bardziej zwerbalizowane. Mhm. Czyli jakby to się wszystko sprowadza do tych dwóch warstw znowu działania w projekcie, czyli gdzieś jest ta faza, warstwa realizacji projektu i tego, co się dzieje na poziomie projektu oraz tego, co się dzieje na poziomie grupy. I zarówno my mamy jakby takie dylematy, ale też to samo mają nasi uczniowie, uczennice i też właśnie dla nich to też może być droga, znaczy szczególnie dla nich jakoś, tylko że tutaj jakby zachęcamy do tego, żeby oni też jakby też świadomie przechodzili przez tą drogę, czyli że nie ukrywamy przed nimi, że to jest proces, że tam się zadziewamy, tylko po prostu oni to też mają tego świadomość i im większą też mają tego świadomość, tym bardziej mogą się w projekcie rozwijać. I właśnie tą taką konkluzją naszego dzisiejszego spotkania byłoby to, że lider wrażliwy na proces to jest lider uważny na siebie. I to jest coś, co się sprawdza i co może zbudować nasze doświadczenie, niezależnie od tego, z którego miejsca tego doświadczenia startujemy. Czy jesteśmy na początku tej drogi, czy już jesteśmy super, gdzieś w ogóle już zaawansowani w tym, co robimy, ta świadomość na pewno pogłębi nasz rozwój w tym temacie. Tak, ja myślę, że tutaj chciałabym podbić to, co mówisz, bo zaczynamy projekty, każdy z nas ma inny staż pracy, inne doświadczenia, inne umiejętności, więc możemy potocznie nazwać się, że jedni są bardziej zaawansowani, inni mniej, co nie jest prawdą, po prostu te kompetencje mamy troszeczkę inaczej porozwijane i gdzie indziej stawiamy akcenty w danym momencie i za każdym razem to jest dobrze, to znaczy tak jak robię projekt w tym roku, pewnie za 5 lat będę się łapała za głowę, dlaczego ja w ogóle tak to robiłam. A za 10 lat to w ogóle będę niesamowita w tym, co robię. Albo i nie, bo to, jak robię, jest wystarczająco dobre. I chcę tylko szlifować te konkretne sytuacje, te takie kompetencje, na których mi szczególnie zależy. Albo chcę szlifować swoich uczniów i dać im przestrzeń na to, żeby w końcu mogli zaistnieć, wyjść ze swoich ról, w które zostali wepchnięci, albo sami nieopatrznie wskoczyli i pokazać im ich własne ścieżki i możliwości. Tak. I dobra wiadomość jest taka, że kończymy o czasie, nie musimy nic przedłużać, a nawet mamy taki zapasik na to, żebyście Państwo mogli pobrać sobie spokojnie zaświadczenie. Zadać pytanie na czacie, jeżeli takie pytania są. I zachęcamy też do rekrutacji, która się odbywa w tym czasie teraz, czyli właśnie do programu Młodzi w Akcji szczególnie. Jest to teraz program, który będzie całkowicie realizowany też w tej sytuacji edukacji zdalnej, więc bardzo adekwatnie do tego, co się teraz dzieje, także serdecznie zapraszamy i zapraszamy na kolejny webinar za tydzień, który będzie dotyczył właśnie fundamentów, czyli motywacji, komunikacji, emocji i nasze koleżanki będą właśnie opowiadały o tych trzech ważnych aspektach i dziękujemy bardzo za to spotkanie w ten zimowy wieczór i jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to jesteśmy. Zawsze też można się do nas odezwać. Tak, tutaj są nasze adresy. Proszę pisać. Widzę, że też już ktoś pisze. My się powolutku z Państwem żegnamy. Zapraszamy na stronę Młodzi w Akcji. Tam się będą na pewno pojawiały informacje na temat publikacji, materiałów, także tej publikacji dla uczniów i uczennic. Ale też zachęcamy do kontaktu i do kolejnych webinarów,
bo to jest ten temat, na którym też chcielibyśmy się w naszym dziale, w dziale i w Centrum Edukacji Obywatelskiej skupić po prostu w najbliższym czasie. A ja jeszcze tylko tak dodam nieoficjalnie, że mam nadzieję, że nie przytłoczyła Państwa formuła naszego dzisiejszego spotkania i chciałyśmy tak po prostu w taki naturalny, trochę na luźny sposób, luźno opowiedzieć o tym aspekcie, który jest nam bardzo bliski, który bardzo czujemy i chciałyśmy z takiej pozycji trochę praktycznej, nieeksperckiej, ponieważ pewnie gdybyśmy się tutaj spotkali w tej sali naszej, w naszym biurze nawet, to z pewnością Państwa doświadczenia by były na pewno jeszcze na pewno wyjątkowe i większe z pewnością od naszych, więc tak po prostu chcemy wrzucić kamyczek do tej drogi realizacji projektów i życzymy wszystkiego dobrego. My też i proszę pamiętać, że 90% błędów, które popełniliśmy albo tego, co się wydarzyło w czasie naszych projektów, już po paru miesiącach staje się doskonałą anegdotą. I też zbierajmy sobie te anegdoty, nie bójmy się. Taki webinar możemy zrobić o anegdotach projektowych. Tak, ja mam dużo takich. Na tyle długo czasu spędziłam w szkole i tyle popełniłam różnych, że mam rzeczywiście sporo, natomiast myślę, że każdy z nas ma. I one są jakimś naszym doświadczeniem też. A my Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do kontaktu. Tak, dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Do widzenia.